Piotr Semka do rzeczy, Bartosz Węglaczyk, TVN Rzeczpospolita, Maciej Knapik TVN, i i materiał Maćka o najnowszym spocie Solidarnej Polski. Tak, i o oburzeniu, jakie ten spot wywołał w miejscowości Pruszków pod Warszawą. Nie widzę czego. Mafia pruszkowska, Pruszków młody, Pruszków stary, gang Pershinga, masa, no to jedziemy. Po drodze z Warszawy mijamy Piastów, Opacz i Reguły. I wraca ten stary dowcip. Gdzie kończą się reguły, zaczyna się Pruszków. Prezydent miasta ma tego podziurki w nosie. W Pruszkowie nie było ani jednej restauracji, ani jednego hotelu, ani jednej kafejki, ani jednego pubu. Bo kto by inwestował w mieście, gdzie po ulicach chodzą sami bandyci? Najtrudniejsze do zwalczania są stereotypy. Bandyci z Pruszkowa, których dawno już tu nie ma. Bardzo spokojnie jest. Spokojne miasto. Największy problem, taki porządkowy, to są ludzie, którzy za głośno puszczają muzykę wieczorami. I gdy władze Pruszkowa chcą pozbyć się złej famy jeszcze z lat 90., pojawia się... Tylko uczciwe państwo. Pierwszy szeryf Rzeczpospolitej Zbigniew Ziobro i jego najnowszy spot reklamowy. Znów trzeba dawać w łapę, Pruszków wychodzi na wolność. Prezydenta Starzyńskiego trafił szlak. Do Ziobry napisał list i ostrzega. Bo to są przecież potencjalni wyborcy. 45 tysięcy uprawnionych do głosowania w Pruszkowie może się na pana, panie Ziobro, obrazić. I co? Tak jak jest już Cosa Nostra, tak jest mafia pruszkowska. Lekce sobie waży problem Zbigniew Ziobro, a jego akolici zaczynają nieudolnie kluczyć. Pruszków pod Warszawą to nie jest jedyny Pruszków w Polsce. Pruszków jest na przykład pod Opolem. I z kogo pan chce zrobić wariata, panie Jaki? Wiadomo przecież, o który Pruszków chodzi, a chodzi o to, by się właśnie przestał kojarzyć. Taki spot jak i Ziobro. Cieszy się Leszek Miller, że Solidarna Polska naraziła się całemu Pruszkowowi. Znów trzeba dawać w łapę, Pruszków wychodzi na wolność. Tam żadnych bandytów i mafii nie ma. Powie inny polityk i jeszcze jeden. Trzeba było przeprosić i tyle. Tym bardziej, że ci ludzie ostatnio łagodnie potraktowani przez sąd, po pierwsze w kilku przypadkach wcale na wolność nie wychodzą, jak twierdzi spot. Po drugie, nawet jeśli, to z poczciwym Pruszkowem w ogóle nie mają nic wspólnego. Mnie w życiu, proszę pana, nikt nie zaczepił, nikt nie potrącił. Uczciwość dziennikarska każe nam poinformować, że autor tego felietonu w Pruszkowie miał dziadków i jest sentymentalnie z miastem związany. A ja na tym podwórku tutaj się bawiłem jako mały chłopiec. O! A operator kamery też jest na problem wyczulony, choć z nieco innej strony. Jestem z Wołomina. No i co? Jeżeli kogoś tym uraziliśmy, to jest nam przykro, ale nie taka była nasza intencja. Nic się nie stało. Maciej Knapik, TVN24.